na ekstremalne zimno i gorąco. Zbliżenie jest tym lodowym gigantem i czuje zimno, tak? Tak. Aha, czyli. A czy nie, to jeśli on jest lodowym gigantem, na to on czuje zimno, to nawet mi też może być chłodno. No. Chyba, że tak. A Janusz klnie pod nosem, że jest tu bardziej parszywa pogoda niż ostatnim razem. Ale jak to, Fenrir jest lodowym gigantem? No, syn lodowego giganta będzie lodowym gigantem, nie? Ten wilk był synem giganta? Loki. Loki. Słyszałaś o takim? No. No? No. Ja ci właśnie pomotałam. No, Loki jest ojcem Efa, Fenrira, wilka. Loki jest też lodowym gigantem, którego Odyn przygarnął jako swojego. Ale mówimy w sensie w tej prawdziwej mitologii, tak było? Tak. No. Aż tak, no. Tak było. I żeby było śmieszniej, to Loki zdaje się udawał jakąś dziewoję, dał się wyruchać Odinowi i stąd się wziął bodaj Sleipnir, Fenrir, jeszcze Hel bodaj. Dobrze pamiętam? Loki... Nie, on to każdy z kim innym zrobił, ale rzeczywiście Sleipnira chyba właśnie w kobiecej postaci sam urodził. Chyba Jormungand też jest jego synem. Tak. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, Loki w młodości miał dużo przygód. Nie ograniczał się, tak? Tak. Żeby życie miał smaczek, ale kontynuując. Dobra, jedziemy dalej. No, jedziemy dalej. Okej, pogoda jest wyjątkowo parszywa, do tego gdzieś w oddali słychać odgłosy wyjątkowo żwawej bitwy. A co ci dopiero? Czekamy, aż się skończy, czy wkraczamy? Podejrzewam, że naszym celem jest dotarcie do dworu. Jakakolwiek siła zainterweniowała, najpewniej tam będzie. No, ale Janusz się nie przejmuje i biegnie zobaczyć, czy coś do jedzenia jest. Pokazuję tam, w którymś kierunku dwór jest tam. No dobra, Janusz, ty biegasz na jakieś wzgórze, to masz ładny widok na... bardzo duże ilości zaraz psów. Różnych istot w zwierzęcych skórach, którzy są zajęci mordowaniem się nawzajem. Czy to są ludzie w skórach tak narzuconych na plecy, czy że zmiennokształtni? Nie, w sensie ludzie w skórach zarzuconych na plecy, z prostymi broniami, prostymi tarczami. Wrzeszczący, wyzywający się nawzajem i ogólnie rzecz biorąc, lejący po łbach. Oh well. I większość wydaje się bardzo z tego zadowolona. Oh well, wtrącam się do zabawy. Wiesz co, z doświadczenia wiesz, że nie dość, że są niezbyt smaczni, to jeszcze potem zostawiają taką dziwną pustkę w żołądku, jakby zniknęli. O, szlak. Tak jest. A, typowa zabawa wikingów z Valhalli. No, no. Tak. To może pójdziemy prosto do dworu. Lokalni. O, spływam kwasową śliną w stronę tego pola bitwy i zawracam. Nudy. Co, biją się tam wikingowie? Tak, nudy. Po 20 razach to już się robi przewidywalne. Po co oni to robią? Umarli walcząc. Śmierci też walczą, to jest ich najlepsza rozrywka. My, co mają tu innego do roboty? A co z tymi, którzy tu umierają? My, idą dalej, czy...? Umowa jest taka, że budzą się z powrotem następnego dnia. Tak. Nic im się nie stało. I nie da się ich zjeść.
Kiwam ze zrozumieniem głową. Tak, Julien wzrusza ramionami, no. Tak, Janusz narzeka, że nie rozumie, co to za frajda z bitwy, jeżeli nie można nasycić się zwłokami swoich wrogów potem. Także ten. Właśnie, to może już idźmy dalej. Tak. Bo to jest bardzo zimno, a jak kiedy ja mówię, że jest zimno, to naprawdę jest zimno. No, więc ja po drodze próbuję, nie wiem, wyczuć, ogarnąć, co tu się dzieje, nie tak. Oki, jak Julien mówi, że jest zimno, to biegnę z powrotem w stronę pola bitwy, ubijam jakiegoś gościa w skórze i przynoszę to futro. Jej. Taką bardzo niepewną twarzą trzyma je przed sobą i dziękuję. Nie jest nawet mocno zakrwawione. To było prawie romantyczne. Tak, dziękuję. Trzymam je i jeszcze się nim nie okrywa. Tak, ogólnie rzecz biorąc, w czasie, gdy robicie te swoje łaki hijinks, to widzicie taką w śniegu wyrwę. I na końcu tej wyrwy z wielką zaspą na piersi kroczy Malgerius. Ja idę za nim w zasadzie w śniegu tunelu. Taki kanion prostej drogi, którą w miarę prosto możecie iść. Julien, jak się rozgląda, żeby gdzieś uciec, to widzi, że on już tam jest i biegnie do niego. Próbuję ogarnąć, co tu się mogło takiego stać, że jest nagle aż tak zimno. Nie wiem, konsultuję się ze swoją na temat tego miejsca. Wiesz co, ja to dam bez żadnych rzutów. Ja już wiem dlaczego. Dla ciebie tak oczywiste od momentu, gdy tylko wszedłeś na ten plan, że... Ten. Ogólnie rzecz biorąc, pewna bogini, która dostała władzę nad domeną lodu, jest straszliwie wkurwiona. A, no tak. Czyli która? No zgadnij. Ty, Moril. Aha, mama Grety. Tak. Tak. Ja tak, to się, to kurwa. Żona taty F. Tak. Ej, to jak myślicie, Greta tu będzie tam na tym polu bitwy? Może pójdę jej poszukać? Greta raczej do Lachungut wylądowała. Na Celestii, nie? No, na pewno nie. Podejrzewam, że było parę różnych frakcji, które by się kłóciły o to, gdzie ona wyląduje. No w sumie. A ona sama co by powiedziała? No na pewno tutaj. No. Jeżeli miałaby coś do gadania w tej kwestii, to pewnie by trafiła tutaj. Aha. Ale nie miała. Nie wiadomo. Możesz jej poszukać jak chcesz. Ale to wtedy raczej Cymorli by nie była aż tak zdenerwowana. Zabili jej dzieciaka. Znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to z tymi, z umarłymi jest też tak, że oni tracą pamięć o swoim poprzednim życiu. Niektórzy tak, niektórzy nie, głównie zależy od planu. Akurat w Wysgardzie, jeżeli za życia wystarczająco się wsławiłeś, albo wystarczające masz zasługi na polu bitwy, to zachowujesz. Aha, okej. No tak, bo z kolei w innych to chyba większość, znaczy, że zostają jakieś tam resztki, czy ślady, czy... Jakieś takie zwyczaje i maniery, znaczy ogólnie, ale... ogólnie rzecz biorąc, powoli... na większości planów powoli twoja dusza traci wspomnienia i zostaje tylko jej core, czyli jej charakter. No właśnie. Czyli jeżeli ktoś takie... ogólnie rzecz biorąc starał się być praworządny, dobry i trafił na górę Celestię, to ostatecznie to, co z niego zostanie, to jest po prostu Archeon Lampion. I no tak stąd się biorą Archony. To jak się tak zastanowić, jest creepy as fuck. No. Alternatywą jest to, że trafisz do piekła, gdzie w ogóle jest jeszcze gorzej. No tak, bo tam nie zostajesz najniższym poziomem diabła, czy demona, czy czegoś, tylko zostajesz larwą. No. Jak zezrzesz dość innych larw, to dopiero możesz się zmienić w najprostszego impa. No. Chyba, że jacyś tam naprawdę, chyba, że naprawdę silni, czy wyjątkowo źli ludzie. Ale to musi się konkretnie jakiś zły
egzemplar wstawić za... Tak, i możesz od razu tam jakąś wyższą formę zająć. A biorąc pod uwagę, że w dolnych planach akurat dusze mają bardzo dużą wartość, a takie potężne, mroczne dusze mają jeszcze większą wartość, to jest 50-50, czy się wstawić za tobą, żeby rzeczywiście zrobić się od razu potężnego demona, czy po prostu zamknie cię w jakimś soldarze i będzie chciał handlował. Alternatywą jest jeszcze ściana. No tak. Co znowu, jak się tak zastanowić? Czy, nie jestem pewien, czy to jest kurwa najgorsza opcja tutaj. Nie, ściana, szara ściana chyba nie jest najgorszą opcją, jaką można dostać. Raczej można być też modronem. Dobra. Tak pituła. No właśnie. Brysia w ogóle nie wie, o co chodzi. Tak. Dobra, jakby co, to ja tam nie wspominam na razie nic o powodach tego zimna, czego mogę się spodziewać i tak dalej. Okej, okay, brniemy przez śnieg, nie? No. Ogólnie rzecz biorąc, wyłania wam się widok z listych potężnych wież. Wspaniałego, świetlistego zamku. Oglądali Tora. Tak, mniej więcej. Mhm. Wsiadamy do jednego z tych stateczków. I w tym momencie każdy z was, który ma chociaż troszeczkę ogarnięcia otoczenia, to zauważa, że coś jest nie tak. I chwilę później kopczyki śniegu nagle wybuchają w postaci dziwnych, żabopodobnych istot. Jedna jest zielona, jedna fioletowa, kolejne dwie czerwone. Wiem, co to jest. Nie jesteś pewien, tak od razu, chyba że rzucisz na spotlar. Rzuciłem. Tak, Mawelik, dobrze kojarzysz. Słucham? Okej, ogólnie rzecz biorąc, tego tu nie powinno być. Bo to, co rozpoznajesz, to istoty natywne w planie chaosu, limbo. Mhm. Które nazywają się Sladi. Mhm. I ogólnie rzecz biorąc, wiesz, że są cholernie niebezpieczne i cholernie nieprzewidywalne. I jeżeli was atakują, to należy bardzo szybko się ich pozbyć. A tak, i mają zwyczaj składać jaja w ciałach innych istot. Janusz, to którego zjadasz? Tym rzutem? W zasadzie najbliższego. Jakiś wyskakuje, to ja otwieram wielką paszczę z boku swojego ciała i go z miejsca pożeram. Okej. W zasadzie tak skoczył mi praktycznie do środka mnie. Ja się najpierw pytam, czy to jest przyjazne, czy mamy atakować. Zabij to ogniem. Wróg, zdecydowanie wróg. Wziąłeś ogień. Dobra, Margariusz, swój Hagen znasz? Jasne, już daję. Moryl jaki, znaczy ten, z Sionach jaki ból dupy. No, straszne. Dobra, ja zadaję im obrażenie, oni zadają mnie. Aha. Teraz wiesz, jak się czułem. No dobra, to jest do 8 standardowych obrażeń z ich strony. Ile z ich strony? D8. Bez żadnego przebicia ani niczego takiego, więc pewnie dużo nie dostaniesz. W sumie to nic. Aha, ogólnie rzecz biorąc, sieka cię językiem po napierśniku, nawet specjalnie nie zostawił jakiegoś śladu poza odrobiną zmrożonej, dziwnej, zielonkawej, śluzowatej śliny, która natychmiast zamarzła. Ty w odwecie czym ty tam walczysz? Ja mam ogólnie rzecz biorąc instrument śmierci, który wygląda jak półtora ręczniak, Bastard Sword. Okej, okay. I z 6 obrażeniami, wiesz co, tniesz go dość mocno, ale niewystarczająco, żeby zabić. Okej, okay, wydaje się po prostu w walkę. Ja
bo jestem ogniem. Elemental. Też z bólem dupy, jak o tym myślę, jak sobie przypomnę tego aniołka. Mogę zrobić tutaj ogień, nie? Jest jakiś duch ognia? Wiesz co? Ogólnie aktualnie? Aktualnie ogólnie rzecz biorąc, tak, wyczuwasz duchy ognia, ale wszystkie się chowają, więc jeżeli chcesz konkretnie użyć duchu ognia, to z sytuacyjnym modyfikatorem minus jeden. No. Chyba, że... Znaczy, jak nie mam Kandeliusa, to mogę używać duchów lodu, wody i w ogóle, nie? Tak, możesz. A to może spróbuj tym śniegiem jednego zamrozić po prostu. Okej. Okay. W sensie zrobić takiego bałwanka. 9. Okej. Okay. Co to jest za ruch konkretnie? Elemental Mastery. Mhm. I poczekaj, ja teraz wybieram na 7-9. Wybieram jeden. O, moment. Dobra, no to udaje się to, co chciałam, ale tracę kontrolę i nie unikam kosztu natury. Wiele więcej można ci zabrać. Tak. Masz dużo do stracenia. Mhm. Okej. Okay. Duchy, do których się zwróciłaś, są ogólnie rzecz biorąc oszalałe, ponieważ wyczuwasz, że wyższa siła, znaczy złość wyższej jakiejś wyższej siły sprawia, że one też są dość zwariowane i w ogóle nie kontrolują swoich mocy. W związku z tym tobie też ciężko jest jednoznacznie... Okej, okay. Jednoznacznie je skontrolować i w związku z tym jesteś w stanie, zamrażasz jednego slada, ale przy okazji też przymrażasz jednego ze swoich towarzyszy, innego niż Margerius, wybierz sama. I zostaje F, Janus i Julien. No. Julien. 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 To rzuca kostką. To 1, 2 Julien, 3, 4 F, 5, 6 Janus. 3, czyli F, tak? Ojej, a jestem przymrożony czy zamrożony kompletnie? Posąskiem. Znaczy ze slada został bałwanek, ale że ten slad akurat był koło ciebie, jak się okazuje. To ty masz, lodowy atak też pojechał po tobie, więc D6 obrażeń dostajesz. Mhm. Chyba, że chcesz defiować Danger. Defiować Danger, co? Dobra, więc to przyjmę to. I tylko, że one teraz... są przebijające zbroje. I tak nie mam zbroi. Dobra, więc co? Świetnie. Teraz co robię, bo... A jeszcze jaki jest koszt natury? To było... Aha, w sensie, że ono będą? Okej. Okay. Tak. No to wiesz, tam jakieś parę odłamków poleciało, to niespecjalnie wiele. Ale po prostu w tym momencie co robię, to channeluję przez siebie majestat Kandeliusa i ten. Mobilizuję duchy ognia, wiesz, robię takie pseudoreligijne ruchy, jakby kapłan ognia robił. Kamehame. No i na końcu pstrykam palcami i rzucam fireballa. Okej. Okay. Znaczy nie wiem na co to rzucić, czy to jest hack and slash, jeżeli czy... nic innego ci nic nie pasuje, to jest hack and slash. Albo wolej bardziej nawet. Bo to też jest, korzystam z takich mistycznych tych, więc może wisdom? Nie wiem. Ale to nie mam tak specjalnie ruchu do tego. No to jeżeli nie masz specjalnego ruchu, to musi być jeden z ruchów podstawowych. Czyli w tym wypadku to, co ostatecznie robisz, to... Nie, to będzie wolej. Strzelasz ognistym pociskiem, więc jest to wolej. Ha, w końcu musiało się stać. Ej, w ogóle przypominam, że do Kandeliusa miało być zwracanie się tylko tak od święta. Ale znaczy... Znaczy nie do... W sensie odpalania niuków. Jeszcze mechanicznie... Aha. Po... Bo znaczy, nasze... powiedzmy sobie szczerze, ja myślę, że takie wykorzystywanie Kandeliusa, jak jest na tej sesji, to jest najbardziej sensowne. To znaczy, że można przez niego spolklorować, można przez niego czasem walej odpalić, a i tak i tym podobne rzeczy. Mhm.
A super potężne nuki, które wysadzają całe miasto, jakkolwiek są możliwe, to powinny mieć jakieś konkretne ograniczenia i konkretne problemy z nimi związane. Inaczej, w momencie, gdy do nich dojdziemy, to wtedy ustalimy, jakie są ich problemy, że tak powiem. Rzuciłeś szósteczkę. Okej, wiesz co? Czujesz silną irytację Candeliusa. Który bo nie ma ochoty używać swoich mocy w tym konkretnym miejscu. Z powodów dość oczywistych. I w związku z tym czujesz, jak milknie i stracisz z nim tymczasowo połączenie. To, co on właśnie zrobił, focha? Tak. Straciłeś zasięg. No właśnie strzelił. Może jednak jest kobietą, tylko ma takie imię głupie. Zrobił dere dere. Zawiesił połączenie. Zonet, którego chcesz połączyć, jest obecnie nieosiągalny. Okej, okay, Julian, co ty robisz? Jeszcze okay. Przynajmniej jeden but został i zbliża się w twoim kierunku. Jakie ja tu miałem moc? Coś tu miałem takiego. Dobra. Ja robię... wysuwam w jego stronę rękę i krzyczę coś w stylu, żeby się nie zbliżał. I w tym momencie używam swojej mocy, żeby okiełznać i tak panujący dookoła mróz. I też go przymrozić. Okej. Ogólnie rzecz biorąc, że liczba wrogów równa mojemu poziomowi, czyli 1. Jeśli mi się uda, staje ogłuszona i dostaje minus 1 do, to znaczy minus 2 do pancerza i obrażeń. Okej. Okay. I że to zostaje na dłużej. Ogólnie to jest coś takiego, że po prostu ten nienaturalny mróz trzyma się mnie, że tak powiem. Dobra, ale to mam rzucone tylko na plus 1, bo jeszcze nie miałem okazji odpocząć po ostatnim swoim rzucie, kiedy to tam... Badając się z Malgeriusem. Zepsułeś. Tak, więc dalej mam tego minusa, że coś... więc właśnie. No, ale się udało bez problemu. Działa tak, jak powinno. Okej. Okay. Czyli no ogólnie, dobra. Ogólnie rzecz biorąc, znowu w podmuchach wiatru i wirującego śniegu postronny może się wydawać, że zobaczył jakąś sylwetkę, która stoi za mną. I wystawia rękę w taki sam sposób jak ja. Po czym właśnie śnieg się podrywa i wyraźnie śnieg i szron pokrywają tę żabę. Mocno ograniczając jego ruchy i ogólnie rzecz biorąc, prawie że przymarzając go do podłoża. Musi się ciągle ruszać, żeby to się nie stało. Okej. Okay. I przerywa. Znaczy, jeśli jest ogłuszony, to domyślam się, że przerywa mu atak. Tak. Jasne. Widząc, co się dzieje, ten jeden, który został tylko zraniony przez Malgeriusa, dosłownie nurkuje w śnieg i widzicie takie wręcz trochę kreskówkowe, jak przekopuje się gdzieś uciekając. Znowu skręcił w lewo w Albuquerque. Slash w tym momencie... Czy jest jakaś szansa, żeby sprawdzić go dopaść zanim zwieje? Janus, masz... Janus go dopada. To co ja robię, to wbijam swoją rękę w ziemię i spod ziemi w innych miejscach wyskakują kolce. Tag i Reach plus Messy. Okej. Okay. No dobra, kilka kolców ma dziwną zielonkawą krew na sobie. I czujesz, że udało ci się go dopaść, możesz go sobie zjeść. Jakąś paszczę na końcu ręki albo coś.
No dobra, ten problem jest rozwiązany. Widzicie dużo, że... Znaczy, jesteście już w pobliżu dworu. Okej, okay, ja dalej robię za... Lodołamacza. Odśnieżarkę. Aczkolwiek też jestem ostrożny, żeby inne dziwne istoty nas nie zaatakowały. Niemniej...